pobiegli dla niepełnosprawnej Natalki, która marzy o nowym wózku. Natalia jest, urodziła się z przepukliną ponowordzeniową, nie chodzi, porusza się na wózku inwalidzkim. No, wózek jest nieodzowną częścią jej życia, jest wręcz jej integralną. Zorganizowanie niedzielnego wydarzenia podjęli się ostrowieccy miłośnicy biegania i Nordic Walking. Jestem dumny i zadowolony, że w ogóle Edyta, czyli mama Natalki, zgodziła się, żebyśmy taki marsz zrobili, ponieważ nie chciała. Nie chciała, żebyśmy zbierali, powiedziała, że ona sobie sama poradzi, ale jakoś tam ją namówiliśmy, ponieważ trzeba podkreślić, że Natalka i Edyta, czyli mama Natalki, z nami chodzi na nasze wyprawy kijowe. Także to nie jest to, że robimy, powiedzmy, dla obcej osoby, tylko robimy to dla swojej osoby, którą traktujemy jak rodzinę i którą kochamy i po prostu są z nami. A odzew był ogromny. W imprezie wzięło udział ponad 700 osób. Byli przyjaciele z warsztatów terapii zajęciowej i osoby obce, którym nie jest obojętny los chorej Natalki. Patrząc na te osoby, no nie znamy ich w ogóle. Po prostu jak dowiedziałyśmy się po raz pierwszy, no to znaczy Natalia bardzo emocjonalnie i ja również, no popłakałyśmy się tak, ale to łzy szczęścia były po prostu, że tak wiele osób chce pomóc. Uczestnicy mieli do pokonania z kijami trasę o długości 5 km. Dla bardziej zaawansowanych był bieg na takim samym dystansie. Imprezę otwierał marszobieg. Trasa krótka, ale wartościowa. Wiadomo, że robimy to charytatywnie dla Natalki. Kilometr każdy przejdzie i właśnie o to chodzi. Róbmy to dla niej. Nawet nie poczułam i teraz będę szła drugi raz na 5 km. Trzeba być, pomóc dziecku w zbieraniu na wózek. Jeszcze później wrzucę do tej, do puszki parę złotych i niech uzbiera sobie dziecko na wózek. Takie imprezy są bardzo ważne, gdyż walczymy o to, żeby jak najwięcej ludzi miało w sobie bardzo duże pokłady empatii. I liczymy na to, że mają i dziś okażą swoje serce dla naszej Natalki. Serce Natalce można było okazać poprzez wykupienie pakietu startowego, również poprzez wrzucenie do puszki. Ci, którzy nie mogli uczestniczyć w imprezie, mogli dołożyć cegiełkę w zbiórce internetowej czy poprzez kupno gadżetów na internetowym bazarku. Jestem bardzo mile zaskoczona, że tak dużo osób tutaj na miejscu i nawet wirtualnie przyjęło tak jakby zaproszenie, nie wiem, chcieli po prostu pomóc, po prostu przyszli i pomagają. Przyszli i pomogli. Mama Natalki niedługo będzie mogła kupić córce wymarzony wózek. Taki wózek kosztuje około 24 tysięcy, który chcemy. Ale mogę już powiedzieć, że w tym momencie już mogę powiedzieć, że tak, ten wózek kupimy i Natalka już wybiera sobie kolor, ponieważ zawsze marzyła całe życie, żeby mieć jakiś tam kolor, tak jak my kupujemy samochód, to ona chce taki jakiś wózek, jakiś maziaje. Nikomu nie chcę zdradzić, co to będzie, ale wiem, że jakieś zawsze miała takie marzenie i wiem, że już szuka na internecie. W akcję charytatywną włączyli się również ostrowieccy samorządowcy.